Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Inflacja w sierpniu 2022. Mamy już pełne informacje. To jest temat przewodni tego wpisu, ale na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. Informuję, że na samym początku tego materiału, że wszystkie wykresy, które pochodzą, które będą zamieszczone w tym materiale, pochodzą z dwóch platform, XStation i z platformy Bloomberga. Inflacja w sierpniu 2022. Mamy już pełne informacje. Właśnie przed chwilą poznaliśmy dane na temat sierpniowej inflacji PPI, czyli producenckiej dla Stanów Zjednoczonych, i okazało się, że ona była niższa niż zakładały prognozy. Widzimy ewidentny szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. Wpływ czynnika, jakim jest ropa naftowa, widać bardzo dobitnie na wykresie i widzimy rozbieżność między zachowaniem inflacji PPI, która w Stanach Zjednoczonych już tworzy szczyt, już zaczyna mocno dynamicznie spadać, co widać na wykresie, a tym, jak zachowuje się inflacja w strefie euro, gdzie inflacja PPI producencka przekracza już 25% i dynamicznie rośnie. Widzimy nieodporność strefy euro na czynnik, jaki jest inflacja, i oczywiście to, że kryzys kosztów życia, jak nazwano to, co się teraz dzieje w Wielkiej Brytanii, jest przede wszystkim problemem Europy i strefy euro. Jak zachowuje się inflacja względem prognoz, widać to na wykresie. Tutaj ta presja jest dość dobrze widoczna i należy ją skonfrontować z tym, co się pojawiło wczoraj, czyli inflacja konsumencka, CPI 8,3. Widać, że wpływ na inflację konsumencką jest mniejszy zachowania ropy naftowej, ale także inflacja tutaj w ujęciu konsumenckim także wygląda na to, że będzie tworzyła swoje ekstremum, jeżeli oczywiście utrzyma się spadek ceny ropy naftowej, który jest teraz kluczowy i bardzo dobry. Więc mamy pełne dane dotyczące inflacji w sierpniu w Stanach Zjednoczonych. Widać, że tworzy ona swoje ekstremum i zobaczymy, jak rynek to teraz przyjmie, ponieważ te informacje będą ważne dla Fedu w przyszłym tygodniu i pozwolą podjąć decyzję, jaka ma być skala podwyżek stóp procentowych. Zobaczmy, co się dzieje. Po tych danych, które poznaliśmy przed chwilą, amerykańskie obligacje jednak rosną na rentowności, czyli rynek spodziewa się, że skala podwyżki stóp procentowych we wrześniu będzie duża, naprawdę będzie znacząca. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować ostatnie maksima, żeby nawet je pokonać. Wygląda na to, że będziemy je testować w ogóle w okolicach wrześniowej podwyżki stóp procentowych, czyli za tydzień te maksima tendencji wzrostowej, i wtedy się okaże, co rynek wybierze. Czy będzie dyskontował grę na spadek inflacji, czyli będzie kupował amerykańskie obligacje, czy będzie dalej dyskontował, że stopy procentowe pójdą mocniej w górę niż wcześniej zakładano. Kolejny rynek, czyli amerykański dolar, na razie jest spokojnie, niewiele się dzieje. Wygląda na to, że tutaj amerykański dolar także będzie spokojnie czekał na Fed w przyszłym tygodniu. Indeksy giełdowe, futures na indeks S&P, ponieważ nagrywam ten materiał w okolicach godziny 14:45, lekko spada, więc wygląda na to, że będziemy cały czas świadkami testu potężnego wsparcia w rejonie 3900 punktów. Dlaczego ten poziom jest ważny? Tłumaczyłem dzisiaj o poranku, ale jeszcze raz przypomnę, to jest miejsce, gdzie nie tylko przebiega, gdzie mamy ostatnie minima, ale mamy także potężną średnią dwusukcesyjną na wykresie tygodniowym. Mamy linię trendu wzrostowego, mamy Fibonacciego 61,8% całej fali wzrostowej, więc rynek naprawdę musi się wkrótce zdecydować, który kierunek wybiera. I albo spadamy, a wtedy dyskontujemy recesję w skali głębszej niż wcześniej zakładamy i że będzie ona trwała dłużej, albo odbijemy w górę, i w takiej sytuacji rynek giełdowy, który dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy, będzie prognozował, będzie dyskontował, że inflacja, że recesja będzie płytka i że będzie krótka. Indeks DAX, jeżeli dzisiaj obroni poziom 13000 punktów, będzie to dobra wiadomość dla byków, i pomimo tych ostatnich spadków jednak popyt na ryzyko moim zdaniem będzie w lepszej sytuacji, to pomimo tych danych o inflacji, o której wcześniej wspominałem. I na koniec tego szybkiego podsumowania po tych danych, żeby podsumować, że mamy już pełne informacje dotyczące inflacji w sierpniu 2022 roku w Stanach Zjednoczonych, warto zwrócić uwagę, jak rynek pieniężny wycenia na 10-15 minut po tych danych o inflacji, co się teraz ma wydarzyć. Odsyłam także do tych materiałów z wczoraj, żeby sobie porównać, jaka jest zmiana, jaka jest różnica w tych wycenach. I co widzimy? Koniec grudnia jest wyceniany na chwilę obecną
na stopach procentowych, na implikowanej stopie procentowej na 4,268%, czyli jest to wyraźnie wyżej niż wczoraj, a marzec, czyli szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jest wyceniany na chwilę obecną na poziom 4,413%, czyli mamy kolejne przesunięcie w górę oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych i można mówić, że 10 punktów bazowych od wczoraj zostało znowu w rynku dodatkowo wycenione. I oczywiście będzie to miało prawdopodobnie wpływ na to, co się wkrótce wydarzy, czyli zmiana na rynku pieniężnym działa negatywnie dzisiaj na zachowanie, powinna działać negatywnie na zachowanie indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, pozytywnie dla amerykańskiego dolara i generalnie raczej na sprzedawanie amerykańskich obligacji. Tak to by wynikało z tych pierwszych przetasowań w pierwszych minutach po publikacji pełnych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, inflacji w sierpniu 2022 roku. Jako że już mamy pełny obraz tego, co się dzieje na inflacji w Stanach Zjednoczonych, możemy już teraz zobaczyć, jakie są konsekwencje rynkowe tego, co się dzieje. Stopy procentowe, te rynkowe, bardzo mocno idą w górę. To oznacza, że oczekiwania rynkowe co do dalszych podwyżek stóp procentowych bardzo wyraźnie rosną. To już było mówione na podstawie tego, jakie były notowania na rynku pieniężnym stawek dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast, co jest bardzo ważne dla nas, ponieważ w przyszłym tygodniu mamy Fed, to jest to, że rynek obstawia już nawet większą podwyżkę stóp procentowych niż 75 punktów bazowych. W grze jest nawet podwyżka o 100 punktów bazowych podczas wrześniowej decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. 75 jest już w cenach, no i zobaczymy, bo naprawdę będą się ważyć losy tego, jaka będzie skala podwyżki stóp procentowych w przyszłym tygodniu. To jest naprawdę ważne, może rzutować na notowania różnych klasów aktywów na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych aż po Azję. Warto o tym pamiętać. Kiedy globalne ceny żywności spadają, ceny żywności w Stanach Zjednoczonych rosną. Na tym następnym wykresie bardzo dobrze to widać i to jest czynnik, który także podbija inflację w Stanach Zjednoczonych, więc zobaczmy, że jest dysproporcja i rozbieżność zachowania między tym, jak globalnie zachowują się ceny żywności, a tym, że ceny żywności w Stanach Zjednoczonych rosną. To jest bardzo interesująca obserwacja i należy także wziąć pod uwagę, że mając to wszystko, podsumowując to wszystko, cały czas rynek oczekuje, że pod koniec 2023 roku stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą jednak spadać. Tutaj na razie się nic nie zmieniła. Oczywiście skala obniżek stóp procentowych w przyszłym roku jest mniejsza niż jeszcze miesiąc temu, natomiast cały czas jest w grze obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych co najmniej o 25 punktów bazowych w końcówce 2023 roku. Dzisiaj, jeżeli mowa o inflacji, warto także pamiętać o tym, jaka była inflacja w Wielkiej Brytanii, ponieważ dzisiaj rano poznaliśmy te dane dla Wielkiej Brytanii. Widzimy, że inflacja spadła poniżej poziomu 10%. Widać ewidentny wpływ tego, że spadek cen węglowodorów, zwłaszcza ropy naftowej, przekształca się na spadek tempa wzrostu cen w Wielkiej Brytanii. Zachowanie wskaźnika CPI było lepsze niż zakładał konsensus rynkowy, warto o tym pamiętać. No i oczywiście ten wykres zachowania ceny benzyny w Wielkiej Brytanii także pokazuje, że zmniejsza się wtedy presja inflacyjna, kiedy cena benzyny spada na stacjach benzynowych. Natomiast to, co nie cieszy, to fakt, że nie spadła ta inflacja sprzedaży detalicznej, ponieważ Wielka Brytania prowadzi specjalny taki wskaźnik dotyczący tego, jak rynek widzi wzrosty cen w sklepach, w handlu detalicznym, i ten wskaźnik utrzymał się dokładnie na takich samych poziomach, jaki był wcześniej, czyli 12,3%. No i można śmiało powiedzieć, że znowu rodzą się nadzieje, że w Wielkiej Brytanii także tworzy się szczyt inflacji. Zobaczymy, czy trajektoria inflacji w Wielkiej Brytanii pokryje się z tym, jak prognozuje to Bank of England. Jeszcze raz przypominam, na przełomie tego i przyszłego roku według Banku Centralnego Wielkiej Brytanii ma być osiągnięty szczyt inflacji. Inflacja nawet w okolicach 15% może się pojawić w Wielkiej Brytanii. No i zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje, czy oczywiście przyszłe potencjalne stopy procentowe pójdą w górę, jak zareaguje funt brytyjski. Teraz chwilka na temat funta brytyjskiego, ponieważ jeżeli popatrzymy na zachowanie euro do funta brytyjskiego, widać jak na dłoni, że jesteśmy teraz dokładnie na średniej 200 sesyjnej na wykresie tygodniowym. Te poziomy maksymalne, które obserwowaliśmy w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach, są naprawdę w niezwykle ważnym miejscu. Gdyby się okazało, że one są pokonywane, będzie to jednoznaczny sygnał dla rynku, że obstawia on osłabienia funta brytyjskiego. Natomiast kiedy zobaczymy na kabla, czyli funt do amerykańskiego dolara,
to jeszcze raz przypominam, w rejonie 1,15 przebiega potężna 40-letnia prawie linia trendu wzrostowego, więc te wydarzenia na kablu także mają duże znaczenie. Moim zdaniem rośnie ryzyko posiadania krótkich pozycji na tej parze, czyli długich w amerykańskim dolarze, kiedy połączymy ten wykres z zachowaniem euro-dolara, który także jest na kilkuletnim wsparciu, na parytecie. Myślę, że w tym miejscu ryzyko długich pozycji dla amerykańskiego dolara wyraźnie rośnie i należy jeszcze w tym wypadku dodać dolar jena, o czym za chwilę będzie, który także jest w miejscu, gdzie wcześniej Bank of Japan przeprowadzał interwencję. Do tego jeszcze dojdziemy. Żeby skończyć temat danych makroekonomicznych, warto także pamiętać o dzisiejszych danych o produkcji przemysłowej dla całej strefy euro. I tutaj te twarde dane makroekonomiczne jednak już pokazały moim zdaniem spowolnienie gospodarcze, kierunek ku recesji, ponieważ produkcja przemysłowa na poziomie minus 2,4% była gorsza niż skrajnie pesymistyczne prognozy, więc kierunek na recesję nawet już z tych twardych danych makroekonomicznych, nie tylko z ankiet, nie tylko z badań sentymentu jest już wskazywany, więc to jest zła wiadomość także dla polskiej gospodarki ze względu na gigantyczne, bardzo silne powiązania polskiej gospodarki z gospodarką strefy euro. Jak na to reaguje rynek? Cały czas niemieckie obligacje są handlowane nad poziomem 1,70%. Tutaj tendencja wzrostowa raczej powinna być zachowana, nic tu się generalnie nie powinno zmieniać, natomiast to, co jest optymistyczną wiadomością, to fakt, że kolejne dni przynoszą nam coraz niższe poziomy ceny gazu i ceny prądu. To jest dobra wiadomość, wygląda na to, że krach, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu na gazie i na prądzie, jest kontynuowany, przynosi dalsze spadki cen tych ważnych komponentów, które sprzyjają właśnie tematowi inflacji, która jest podbijana właśnie z czynników podażowych, zewnętrznych i importowanych. Więc kumulując te wszystkie informacje dotyczące inflacji, warto zwrócić uwagę na tendencje, które się teraz dzieją, jakie jest ich przełożenie na wycenę różnych klas aktywów, na różne instrumenty finansowe, które pozwalają nam ocenić, jaka będzie przyszłość ścieżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Wielkiej Brytanii i oczywiście także w Polsce. Ale teraz już przejdźmy do tych rynków finansowych, innych niż te zarysowane na początku tego materiału. Znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, jak teraz inwestorzy na całym świecie shortują indeksy giełdowe, czyli rynek ryzyka. I okazuje się, że największe stawki na to, że będą indeksy giełdowe spadały, są właśnie dla rynków tych developed market, czyli dla tych rynków rozwiniętych, zwłaszcza dla Europy Zachodniej. To jest ciekawa obserwacja. Widzimy, jaka jest różnica między obstawianiem spadków na indeksach giełdowych na Zachodzie, a skalą na przykład obstawiania tego, jak żeby indeksy giełdowe, takie jak warszawska giełda, spadały. Ta różnica jest kolosalna, na zdecydowanie na niekorzyść indeksów giełdowych zagranicznych. Wczorajsza sesja na indeksie Nasdaq była bardzo interesująca. Spadek poniżej więcej niż 5% oznacza, że to była najgorsza sesja od 2020 roku. Dokładnie od marca 2020 roku, jak widzimy na tym następnym wykresie, nie było ani jednej spółki, która zanotowała wzrosty. To jest, pokazuje, jaka jest szeroka skala spadków i obaw o to, że będziemy wkrótce świadkami nawrotu do tendencji spadkowej. A kiedy zobaczymy statystykę, która pokazuje, jak rynek dyskontował wcześniejsze recesje i bezsyp, to widzimy, że w tym roku było już 7 sesji o spadku powyżej 4%. W 2020 roku w ogóle było podczas tego roku 10 sesji o spadku powyżej 4%. No i widzimy, że każda potencjalne środowisko recesyjne przynosi nam gwałtowny wzrost sesji o takiej mocnej wyprzedaży tego indeksu technologicznego i to jest ostrzeżenie. Wracając do rynku walutowego, dolar jen, jak widzimy, w tych okolicach pojawiają się kolejne słowa z Banku Japonii, który sygnalizuje możliwość interwencji, że to osłabienie jena japońskiego jest niepożądane, że tutaj występuje pewnego rodzaju nacisk na rynek, żeby umocnić jena japońskiego. Natomiast kiedy zobaczymy, jak rynek, jakie jest teraz główne powiązanie między zachowaniem jena japońskiego a innymi klasami aktywów, to widzimy, że dominuje powiązanie wzrostu dolar jena z zachowaniem amerykańskich obligacji T-notes. Jeżeli rentowności obligacji idą w górę, to jen jest sprzedawany. Ta korelacja, ta tendencja jest teraz bardzo silna, więc wniosek jest taki, że jeżeli rentowności amerykańskich papierów pójdą cały czas do góry, jen będzie dalej sprzedawany, ten nacisk będzie duży i naprawdę będzie potrzeba fizycznej, bardzo mocnej interwencji Banku Japonii, żeby spróbować przynajmniej odwrócić tą tendencję.
Wniosek jest też taki, jeżeli doszłoby do odwrócenia tendencji na amerykańskich obligacjach, to oczywiście w naturalny sposób wystąpi presja na to, żeby jen japoński był kupowany, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara, który także na euro-dolarze, na całym swoim indeksie zacząłby się odwracać. Jeżeli jesteśmy przy rynku surowcowym, moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje oczywiście na ropie naftowej, że te spadki są teraz w zdecydowanym stopniu uzależnione od tego, jak Amerykanie pozbawiają się swoich rezerw ropy naftowej. I pojawiają się głosy, że jeżeli ropa naftowa spadnie poniżej 80 dolarów, to wtedy Amerykanie zaczną odnawiać swoje rezerwy. To powiązanie jest bardzo ciekawe. Ten wykres myślę, że warto sobie zapamiętać. Jeżeli ropa naftowa spadłaby w następnych dniach, tygodniach poniżej 80 dolarów, to zobaczymy, czy pojawi się popyt instytucjonalny ze Stanów Zjednoczonych. I na koniec tego działu poświęconego rynkom zagranicznym chciałbym zwrócić uwagę na wykres, który wcześniej nazwałem wykresem trajektorii ku wojnie światowej. Ze względu na to, że widzimy tutaj, jak bardzo silnie rośnie import i eksport Rosji do Chin i Chin do Rosji. Widzimy, że z każdym kolejnym miesiącem mamy nowe rekordy w ogóle wszechczasów handlu między tymi dwoma krajami. No i Amerykanie będą musieli wkrótce zareagować, jeżeli chcą doprowadzić oczywiście do kontynuacji komplikacji i perturbacji w rosyjskiej gospodarce. Więc zobaczymy, ja nazywam ten wykres wykresem, który sygnalizuje nam kierunek ku wojnie światowej. I teraz oczywiście dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ dzisiaj pojawiły się informacje, że już wkrótce Węgry będą całkowicie pozbawione środków z Unii Europejskiej i zaczął węgierski forint się osłabiać. Na tym wykresie widzimy na przestrzeni ostatnich dni, jak zachowywał się forint, czeska korona i polski złoty. Węgierski forint znowu zaczyna oddawać i to relatywnie mocniej względem złotego i czeskiej waluty. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Obserwujemy także zachowanie polskich obligacji, ponieważ pomimo wyprzedaży amerykańskich i niemieckich obligacji jesteśmy cały czas i to głęboko poniżej poziomu 6% na rentowności tych papierów. To oznacza występujący cały czas mocny popyt na polskie papiery, a kiedy zobaczymy różnicę między polskimi a amerykańskimi obligacjami 10-letnimi, czyli zobaczymy, jaki jest spread, czyli premia za ryzyko dla naszego kraju, to jest ona najmniejsza, ta premia, od pół roku. A to pokazuje zaufanie do polskiego systemu fiskalnego, monetarnego, zaufanie międzynarodowych inwestorów do polskiej gospodarki. Myślę, że warto także zobaczyć, że zmniejszanie tego spreadu jest bardzo korzystną wiadomością. Rynek złotego, euro złoty i dolar złoty jest cały czas nad poziomem 4,70. Tutaj niewiele się zmienia i być może tak będziemy na tych poziomach aż do przyszłego tygodnia, aż do Fedu, ponieważ no, wygląda na to, że dopiero Fed w przyszłym tygodniu będzie w stanie wywołać impuls na euro-dolarze, a impuls na euro-dolarze oczywiście przełoży się na zachowanie krajowej waluty. Na koniec warszawska giełda, która potwierdza znaczenie wsparcia 1500 punktów, i oczywiście łącznie z wczorajszymi ostatnimi maksimami w okolicach poziomu 1570 tworzy strefę konsolidacji, a wybicie poza zakres tej konsolidacji pozwoli nam prawdopodobnie ocenić najbardziej realny, obarczony największą szansą realizacji scenariusz zachowania indeksu giełdowego, więc czekajmy cierpliwie na to, co się wydarzy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i stopy zwrotu dzisiaj wieczorem. Pozdrawiam.